Dzień dobry, moi drodzy, witam was w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie, Kundzia dalej chora. Kurde, już 2 tygodnie normalnie jestem przeziębiona i chora. Jakieś takie wirusisko złapało najpierw Nicole, teraz mnie, a teraz znowu rozkłada Patrycję, która rozpoczęła w ogóle ten sezon chorobowy. Znowu ją rozkłada, a Sobciu, mój twardziel, trzyma się. Co prawda leki bierze, jakiś tam stan podgorączkowy miewa, ale trzyma się, nie jest mocno chory. Czyli twardy chłop, zakwartowany przy nas, przy tym wirusach, które mamy w domu, to naprawdę trzyma się. Kundzia oczywiście, zobaczcie, w czapeczce ciepło ubrana, bo chora jak pierun, ale na chwilę tu przyjechałam. No i oglądamy. O Boże, jakie mam naczynka straszne, chyba od tej choroby, zobacz. No zobaczymy, to tak ciężko jest się wypowiadać. Jedziemy, bo jest tak zimno, że masakra. Patrzcie, jak chłop się za robotę wziął. Tak? To jest robota. Pokazuje, jakbyś się za robotę wziął. Raptem. No trudno. Sika co tydzień. Nie, no żartuję. Teraz dywan pierze, jak widzicie. Master piwem zalał. No, niestety, jak widzicie, kara musi być na kolanach. Dywan pierze, co? Taki czarny plan. Od tych nóżek czarnych. Czy on jest taki tu brudny? Przez psa? Myślisz, że przez psa? Zobacz, zobacz, zobacz. Twoje nogi. Twoja miejscówka. Co ty gadasz? Tu jest przez psa, boku, przez tu psa. Jest. Nie wiem. Rób dalej. Nie ociągaj się. Kurde, to się nie chce wyssać w ogóle z tego. To piwo czy ta woda? Nie, no, nie jest. Piana sama tak powiedziała. O Jezu, Jezu. Dobra, nie nagrywaj. Ręce łopadają. Za robotę się. A na dworze, jak widzicie, śnieg. Idzie pełną gębą. Mamy sobotę, ja dalej chora. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to za wirus, ale naprawdę bardzo, bardzo długo trwa. Mnie to tak trzyma już z półtora tygodnia. Nie, nie półtora, tydzień od piątku poprzedniego. Tak, tydzień. Ale Nicole to już trzyma naprawdę 2 tygodnie. I wyobraźcie sobie, że od 2 tygodni ma i katar, i pokasłuje. Ten kaszel to nie jest typowy kaszel, tylko na pewno od tego, że jej to wszystko spływa tutaj w gardło i ją łaskocze, ale naprawdę dzieciak się męczy. Byliśmy u lekarza, osłuchowo wszystko dobrze, ale martwi mnie to. Jeśli do poniedziałku i to nie przejdzie, pójdę z nią jeszcze raz. Jak widzicie, ja się tak trochę ogarnęłam głowę, co prawda nie umyłam, bo nie mam jeszcze siły, ale tak się wizualnie ogarnęłam, a mój mąż działa w kuchni, gotuje dla nas kolacyjkę, więc będziemy szamać zaraz. Ostatnio to coraz częściej, kiedy wchodzę do kuchni, to mój mąż przy garach i wszyscy będą mówić: Boże, jaki ideał, naprawdę gotuje, kucharz. Dzisiaj mamy mięsko takie z cebulą. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś na wsiach, jak się zabijało świniaka, i było takie mięso do niewykorzystania do innych rzeczy, to właśnie się robiło taką świeżonkę. Świeżynkę, nie. Świeżonkę, świeżynkę z cebulą. I my robimy taką imitację tego, nie z mięsem takim świeżym, a ze sklepu. I powiem wam, że jest bardzo dobre. Ze sklepu nie świeże? No świeże, ale wiesz, że tamto to był świeżo zaciukany zwierz. A tu jednak to trochę poleżała, więc robimy taką imitację, czyli mięso, dużo czosnku, dużo cebuli. Karkówka, kostkę. O. Karkóweczka, jest naprawdę pyszne. Zazwyczaj u mnie takie mięso robi właśnie Sobcio. To jest jego wymysł.
No i jak widzicie, pichci. Dziecko w swoim żywiole. Udało mu się coś takiego zrobić. Malutki chłopczyk. Jeszcze masz? Fajnie, nie? Bardzo. A ja to zamknęłam synu. Zamknęłam synu. Zaczynamy grudzień, kochani. Sobcio zagoniony do roboty, czyli do zdjęcia mi tutaj firan. Jutro sobie poprzemywam okna od strony tutaj wewnętrznej i wyprane firany wszędzie założę, więc będzie świeżo. A w niedzielę ubieramy chyba choinkę. No ja zamiast filmy nagrywać to... A tu moja córka. I moja druga córka. I bajzel w postaci Nikoli książek. Wszystko wyjęła z plecaka. Się, matematyka z plusem dla klas czwartych. Tak? Muszę się... Działamy. Wszędzie jest w ogóle u nas jakiś taki bałagan. Tu bałagan. A przecież piłeś za to bałagan. Te LEDy za telewizorem? Czasu pewnie nie wiem. Właśnie tak wyglądało, jakbyś przyczepił. A dlaczego nie świecą? No właśnie. Na YouTube nie będą świecić. No to bez sensu. Na telewizorze. A my telewizory oglądamy tyle. Co? Mimi to jest. Na kolacyjkę Kundzia robi ziemniaki pieczone, jak widzicie tutaj z tymi marcheweczkami. Pyszne. I do tego będę smażyła kotleciki drobiowe, takie na ostro.